Niestety już w dosyć słabym stanie, bo płytko leżał na jakiś zegarek do pojazdu, Wehrmacht wpadł. Nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że może do jakiegoś kibelwagena. Stosunkowo mały jest ten zegar. Właśnie nam wpadło pół blach. Zobaczymy. Jest to połówka w epoce złamana. Drugą zapewne miał dowódca kompanii, zabrał. Zobaczmy, co w tych ziemiankach za chłopcy siedzieli. Drugą połówkę wypili. Widać resztki skóry jakieś, prawdopodobnie w futerale było. Ale się nie zachował do końca. No tu na razie nic nie widać. Tu będą wypicia. Ojej, nie wiem, czy ten futerał źle nie działał dla tego aluminium. Już widzę, że mogą być, kurcze, może być za bardzo utlenione aluminium na wylot. Miejmy nadzieję, że nie. Jednak skóra jakaś była, czy co? Tak, był taki futerał skórzany. I w nich oni sobie trzymali na piersi. Ale już się robi ciekawie, bo widzę, że jakiś kodowany nieśmiertelnik. No zaraz go bardziej wyczyścimy i się dowiemy, cóż to. Przysłałem blaszkę po wstępnym wyczyszczeniu. 1N79, numer żołnierza 223. N, no chyba na Richten, nie? Łączność jakaś. Tu nam jeszcze takie pudełeczko wpadło z napisem Rozdąd. Z tyłu też ma jakieś napisy. Do tego chyba bakielit do karbidu, coś, lampy karbidowej. Nie jestem. O, takie coś ciekawe. Jakiś bakielit z aluminiową instrukcją. Nierdzewki, taki ciekawy sztuć. No niestety nie ma nic, tylko 0% rozstwo i Edelweiss. A jakieś takie okucia. Skrzyneczki, jakieś wtyczki. Ogólnie na razie bez rewelacji. Taka blacha nam wpadła. Ograniczenie do 40. Prawdopodobnie była z tyłu jakiejś ciężarówki Wehrmachtu. Aha. No jest stalówka po stalówka. No ale ostatnio to już często nam wychodzą. Wygląda na zdrową. Zobaczymy, jak wyjdzie po autolizie. Czy elektrolizie może.
A to właściwie szczotka chyba nawet nie jest potrzebna. No chyba nie. Oj, chyba peszek. Czemu? Czyścioch. Czyścioch jednak? No niestety. No cóż, trudno. No i wpadła nam druga. Czy znowu będzie to czyścioch? Ojej, na to wygląda. No jest, i mamy dwa jajeczka. No ale niestety. Oba czyste nam wyszły. No niestety, tak też było. Dekiel jeszcze na głębokości wyszedł. Napięcie na jakieś chyba pociski. U góry mamy jeszcze ładnie widoczną oświeżą tabliczkę. 4 sztuki szpręg patrony M03.